Hej, dzień dobry dziewczyny i chłopaki, tu wasza malinowa, a może teraz nawet bardziej rumiankowa, ponieważ rumianek towarzyszy mi każdego dnia, a zawsze jak rano wstaję, to nastawiam właśnie wodę w czajniku, robię sobie taką dobrze ciepłą wodę do picia na czczo i od razu zaparzam czajniczek rumianku. Przychodzę do was dzisiaj, żeby się poskarżyć, że niesamowicie rano zmarzłam i jak wczoraj narzekałam, że jest brzydka pogoda i jest zimno, tak zrobiłam bez problemu ten spacer i wcale nie było tak źle, ale dzisiaj to już jest dzień na pewno nie na spacery, ponieważ może słyszycie, a może jeszcze nie, ale mój głos już się lekko zmienia, bo mnie dopadło jakieś takie dziwne przeziębienie. Jestem przeziębiona drugi raz w tym roku, mam nadzieję, że ostatni i jakby ktoś pytał, kto przyniósł przeziębienie, to oczywiście odpowiedź jest jasna, krótka i klarowna. Mój syn. Chociaż w tym roku mój syn właśnie przyniósł to przeziębienie dopiero drugi raz. Pierwszy raz był przeziębiony we wrześniu, ja oczywiście zaraz za nim. No i przez całą zimę się wszyscy super trzymaliśmy, ale ostatnio dopadł go jakiś taki wirus, ale to był tak konkret wirus, że ciągle jeszcze tam, wiecie, nie jest do końca super, ale no przez 3 dni to był tak poskładany na amen, więc był grzeczny, spokojny i leżał sobie w łóżeczku. A ja no trochę koło niego musiałam poskakać, więc herbatki, sratki i inne pierdolatki. I wiecie jak to jest. Nawet się dobrze trzymałam i już miałam na końcu języka, żeby powiedzieć wow, nie złapałam, ale zaczęło mnie... Nie to, że boleć gardło, ale jakieś takie było dziwne przez cały dzień, więc ja już wiedziałam, że coś się kroi. No i myślałam, że to gardło mi przeszło i będzie ok, ale wczoraj zrobiło mi się tak jakoś wieczorem zimno, niefajnie, bolała mnie głowa. No i dzisiaj mam zatkany nos i oczywiście cudowny głos, chociaż wcale się nie śmieję, bo bardzo chciałabym mieć taki ochrypły głos. A co do mojego Igora, to powiem wam, że miał takiego wirusa, paskudnego, że zaatakował mu w ogóle oczy i najpierw jedno oko, później drugie oko miał tak po prostu przekrwione, czerwone, zaropiałe i podpuchnięte oczy. Pierwszy raz w życiu w ogóle coś takiego widziałam. Potrzebowałam kawy, ale wypiłam ją bez was, wybaczcie, ale wiecie co, po prostu tak mi się ta kawa dzisiaj marzyła od rana, tylko nie miałam czasu za bardzo jej, znaczy czas miałam, tylko nie miałam możliwości jej wcisnąć, że jak teraz mi się nadarzyła okazja, to stwierdziłam, wypiję samolubnie sama. Taką swoją chwilkę sobie zrobiłam, wiecie o co chodzi. Lubiłam sobie robić takie chwile rano, takie poranki, kiedy piłam codziennie kawę na pusty żołądek. No, nie wracajmy do tego, ale nikomu nie polecam. Natomiast polecam wam książkę, którą już kilka razy pokazywałam, ale ostatnio polecałam ją komuś i wyciągnęłam z półki, robiłam tutaj zdjęcia, zbliżenia, więc to jest książka dla osób, które naprawdę potrzebują znaków od ludzi, którzy odeszli stąd, już nie ma ich i wiecie o co chodzi, stracili swoich bliskich, bo tutaj są bardzo pięknie opisane takie właśnie znaki od nich. Ja opowiadałam wam o takich znakach. I tu jest taka piękna, taki piękny cytat. Gdybyście tylko mogli poczuć, jak ważną rolę odgrywacie w życiu ludzi, których spotykacie, jak ważni możecie być dla osób, o których nawet wam się nie śniło, w każdym z was jest coś, co pozostawiacie podczas każdego spotkania z innym człowiekiem. I to jest w ogóle niesamowite, bo ja miałam takie poczucie ostatnio, że właśnie spotkałam pewną osobę po to, żeby coś jej uświadomić, żeby dać jej taki jakby, można nawet powiedzieć, mały znak. I w rozmowie wyszło, że ta osoba też tak uważa, więc to już w ogóle uważam jest no, turbo takie namacalne. I tak to właśnie jest, że czasem spotykamy ludzi, których mijamy i w ogóle, no wiecie, spotykacie kogoś, nawet nie macie ochoty z nim rozmawiać, a czasem poznajecie kogoś i gdzieś tam przez te chwile wasze drogi się schodzą. Ja czytałam taką książkę, w której była taka teoria, że wszyscy ludzie, którzy mają coś ze sobą tutaj takiego mocniejszego, gdzieś na chwilę się te losy spotkają nasze. To nie musi być, nie wiem,
taka relacja na lata, to może być relacja na tydzień, relacja na miesiąc. Obojętnie, czy to jest, nie wiem, ulubiona pani w przedszkolu, czy ulubiony listonosz, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie chodzi mi tu o takie stricte relacje miłosne, ale takie też. Ale to oznacza, że w poprzednich wcieleniach byliśmy blisko z tymi właśnie ludźmi i oni w tym następnym życiu też gdzieś tam się przewijają. To bardzo fajnie obrazuje taka książka, takie książki, coś niebieskiego i coś pożyczonego. Ja Wam kiedyś te książki polecałam i to jest trochę coś takiego właśnie jakby odwrócone, czyli tam pojawiali się bohaterowie, w następnej książce pojawiali się z poprzedniej książki i tam te losy się tak bardzo mieszały, więc na przykład ktoś, kto był ze sobą blisko w tej pierwszej książce, później był bohaterem takim drugoplanowym, że na przykład gdzieś tam o nim było tylko wspomniane, gdzieś się spotkali w sklepie i tyle. I to właśnie tak mniej więcej można wytłumaczyć. Ja powiem Wam szczerze, no nie mam na to dowodów, ale trochę w taką teorię wierzę, o. Bo czemu byśmy mieli z jednym człowiekiem nawiązać jakąś taką więź mocniejszą, a z drugim nie? No tak ktoś powie, no bo ten jest dla nas fajny, a tamten niefajny. No też tak może być. Natomiast wiecie co, ja Wam muszę powiedzieć, że dostałam ostatnio komentarz i sobie go nawet tutaj zapisałam. I jedna z Was napisała, że no, że tęskni za taką malinową jak kiedyś, która gotowała, piekła, gotowała smaczne obiadki, dużo piekła i tak dalej. Wiecie co, ja też uważam, że się bardzo mało zmieniłam na YouTubie i że ciągle pozostaję sobą w takim stylu nagrywania no wiecie, każdy człowiek się gdzieś tam rozwija, każdy człowiek się zmienia, więc też nie można tak powiedzieć, jestem sobą, jestem taka jak 7 lat temu, czy 5, bo to by było bez sensu, to by było, wiecie, stanie w miejscu, więc no każdy z nas gdzieś tam jednak do przodu idzie. I dzisiaj lubimy to, a za rok już tego możemy nie lubić, możemy zmieniać nasze życie, możemy przewartościowywać tyle razy, ile mamy potrzebę, a najczęściej tak się dzieje po jakichś właśnie traumatycznych przeżyciach, więc no cóż, na moim kanale mało jest teraz gotowania, ale teraz to już w ogóle z braku czasu, ale no gdzieś tam to moje życie się jednak zmieniło, więc i ja troszeczkę też się zmieniłam, ale wiecie co, to jest tak, że jeśli siedzisz w miejscu i myślisz, że nic się nie zmieni, nic się nie stanie, bo jest cały czas tak samo, monotonia i nawet nie wiesz, co byś chciała robić, to nie ma naprawdę się co załamywać, bo takie też szukanie na siłę nie zawsze wychodzi nam na dobre, bo czasem ludzie szukają i to, i tamto, i tu nie wyjdzie, i tam nie wyjdzie. I czasem jest tak, że jak po prostu odpuścisz, to wtedy przychodzą do Ciebie same najlepsze rzeczy. No, ja Wam powiem, odkąd tutaj mieszkam, już nie cofajmy się dalej, ale odkąd tutaj mieszkam, a mieszkam tu od września poprzedniego, to w tym momencie, na dzień dzisiejszy, mogę śmiało powiedzieć, że żyję swoim najlepszym życiem. Zaszło bardzo dużo zmian, te zmiany są fajne, te zmiany dają mi motywację, te zmiany pokazują mi, że ja mogę naprawdę zmieniać dużo w swoim życiu i wiem, że troszeczkę za późno się za to zabrałam, gdzieś taka właśnie byłam za bardzo wystopowana, wydawało mi się, że no nie dam rady, że nie mam na siebie pomysłu, że mieszkam w miejscu, gdzie tak naprawdę nie ma żadnych perspektyw i tak dalej, i tak dalej. No trochę po części na pewno też, natomiast to jest tak, że jak zrobisz pierwszy krok, to potem łatwiej Ci się robi kolejne, bo wtedy dopiero widzisz, że to, co robisz, to bardzo zmienia Twoje życie. I właśnie, jeżeli teraz w Twoim życiu jest coś niefajnego i siedzisz i myślisz, że no jest beznadzieja, to może nie dziś, może nie jutro, ale może, nie wiem, za jakiś czas, to na pewno, ale taki w miarę rozsądnie szybki, przyjdzie taki jeden dzień, który tak pozmienia wszystko i to będzie czasami z minuty na minutę,
bo w moim życiu właśnie pojawiła się taka szansa, że zrobiłam jedną rzecz i w ogóle się nie zastanawiałam nad tym, że chcę, żeby to się udało, chcę, żeby mi to wyszło, chcę, żeby był sukces. Zrobiłam jedną rzecz tak totalnie na luzie i dzięki temu dzisiaj moje życie wygląda 100% inaczej niż jeszcze miesiąc temu. Więc to naprawdę się dzieje. To naprawdę takie zmiany do nas potrafią przyjść jak burza. Nagle zachodzi słońce, zrywa się wiatr i przychodzi ulewa. A jeszcze wcześniej było totalnie słonecznie, więc naprawdę czasem wystarczy tylko chcieć, ale też potrafić cierpliwie czekać. Także życzę Wam, dziewczyny i chłopaki, żeby w Waszym życiu świeciło zawsze tylko najpiękniejsze słońce, ale od czasu do czasu, żeby pojawiały się burze, bo te burze są nam naprawdę potrzebne. Już Wam o tym mówiłam i pisałam też o tym w e-booku, że takie zawirowania życiowe bardzo nas wzmacniają i bardzo nas rozwijają i zmieniają nasze życie naprawdę na lepsze. One właśnie po to są. A ja sobie właśnie odgrzewam obiad na takiej małej patelence. Został mi wczorajszy makaron. Moja wersja dzisiaj jest wegetariańska, bez mięsa, tylko same warzywa. No i akurat tych warzyw za bardzo tutaj nie widać, ale jest ich tutaj trochę. Jest cebulka, jest por, jest czerwona papryka, marchewka. No i oczywiście doskonały sos, a do tego wszystkiego makaron bezglutenowy, ryżowy. O, proszę bardzo, moja porcja już wylądowała w miseczce. Swoją drogą uwielbiam te miski, one były zakupione w Lidlu. Szkoda, że już ich nie ma. Może jeszcze kiedyś, wtedy na pewno dokupię więcej. Danie jest pyszne, bardzo, bardzo pyszne, więc ja uciekam teraz zajadać, a potem wpadam sprzątać kuchnię.